Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku Husiboxa. Słuchajcie, dzisiaj postanowiłem, że troszeczkę ruszymy z tą kopalnią tutaj. Znaczy, poniekąd troszeczkę wykończę sobie tutaj tego pomieszczenia. No i trzeba będzie kombinować jak z tą windą. A jak wiecie, windę mam z tego Pneumatic Crafta, więc w końcu będę chciał ją ogarnąć. No ale na razie tutaj potrzebuję dirta. Także to sobie dirtnę. Stwierdziłem, że nie potrzebuję takiego dużego pomieszczenia tutaj. Bo tutaj naprawdę wejście do windy i to wszystko, więc nie wiem, czy jest sens aż budowy takiego olbrzyma. Powiedzmy, tu będzie wejście. Potrzebujemy jeszcze jakieś fajne drewno. Wood. Może być takie właśnie ciemne. Pasowałoby mi je troszeczkę zczizlować. Właściwie to nie wiem, które będzie dobre, ale powiedzmy, że na przykład to może być. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. Troszeczkę więcej, ale dobra. Tutaj będzie szyba jakaś. To sobie zrobimy wejście. Ajć. Dobra. Gdyłki. Nie, właśnie tutaj z tą ścianką. Znaczy to trochę pomysłu nie ma na to pomieszczenie, ale z drugiej strony sobie myślę... Ale z drugiej strony sobie myślę, nie potrzebuję też nie wiadomo czego tutaj. Więc... no, zrobię po prostu tak, żeby było git. Tu na pewno damy to. No, come on. Dobra. Dobra. Znaczy to powyższe tak czy siak chyba sobie po prostu tam jakoś uozdobię i dodam trochę drewna, szkła i będzie. Kwarcyk. Ups, coś się usmażyło. Dobra. Tego się możemy też pozbyć. Gdyłki. Tutaj możemy zrobić w tym stylu. Okej. Myślę, że może być spokojnie. Dobra, już jestem. Musiałem oczywiście swoje gardło trochę ogarnąć, bo masakra. Normalnie pylica. Dobra, tu zrobimy takie sobie okno. Wejście. A okno właśnie zrobimy tu. Glas. Reaktor glas. Applied energetics. Zobaczmy, jakie mamy tutaj szkło. Ja myślę, że chyba to standardowe może. Bubble glass. Fajne jest. Polecam. Okej. Tutaj właściwie nie wiem, co będzie jeszcze. No to bym ogólnie nic nie chciał, więc nie wiem, czy to po prostu nie będzie. Ale tak, z drugiej strony tutaj nie może być. Będzie musiało być. Ale później to jakoś od wewnątrz sobie, nie wiem. Jakoś to sobie pewnie ogarniemy temat. Żeby tutaj, wiecie,
po jednej i po drugiej stronie tak biało nie było, ale zresztą nawet nie wygląda to źle. Harcy ma MC? Ma, dobra, więc coś to po prostu będę mógł się dorobić, chyba mi braknie. To możemy całkowicie zabudować. Tutaj oczywiście okno. Okidoki. Tutaj myślę, czy by na przykład do połowy to by było nawet całkiem spoko. Do tej wysokości, nie? W ogóle mamy jeszcze tego drewna. To jest to samo. Short, plus plank 19.2. Nie, to jest nie zcizlowane. Ale już zcizlowane. Ja mówię, nie mam do końca pomysłu na to pomieszczenie, ale tym się akurat teraz nie przejmuję. Ponieważ, tak jak mówię, wygląd pomieszczenia nie jest najważniejszy od samej funkcji. Teraz bym potrzebował właśnie te slaby. Myślę, że te slaby będą dobre do zrobienia dachu po prostu. Tylko, że dach właśnie będzie, jak widzicie, tej strony, czyli kawałek będzie po prostu wstać. Tutaj myślę, no tak w sumie. Miałem pewien pomysł, ale nie wiem, czy będzie wykonalny, więc uznajmy, że na razie go nie było. Jak ja to uwielbiam. Jak się nie chce stawać. No i słuchajcie, największe wyzwanie to, tak jak mówię, będzie za mnie czekać w kwestii pneumatic crafta. Tutaj trzeba coś jeszcze wykminić. A ja bym tu dał szkło. I na przykład tutaj... Nie tu. No, całkiem spoczy. No. Byłoby. Tak jak mówię, najgorszy w pneumatic crafcie będzie wytworzenie sztabek. Pressure pneumatic ingot, czy jakoś tak, kurde, zaraz wam pokażę. Bo oczywiście możemy robić na dwa sposoby. Możemy wysadzić sztabki irona za pomocą TNT. I wtedy mamy. Zresztą zaraz wam pokażę, tylko tutaj dokończę ten dach i pokażę wam, co będziemy potrzebować. Przede wszystkim będziemy potrzebować dosyć sporego ciśnienia powietrza z uwagi na to, że mamy tam do tej kopalni głęboko, więc tych elewatorów całych będziemy potrzebować też kilka. Żeby oczywiście ten cały system zaczął funkcjonować, to tak jak mówię, ciśnienie będzie musiało być dosyć spore, żeby po prostu ta winda wyjeżdżała tutaj aż na powierzchnię. Myślę, że tutaj zrobimy jeszcze w ten sposób, ale co sobie już... Mam w ogóle slaby jeszcze? Slab. Ma, bo ja od zarąbania. Stack tu wystarczy. Okej.
teraz, kurde, żeby tylko nie sparzyć się o to. Au. Okej, jest modernistycznie. No jest, tam i powiem wam, że nawet... Jeszcze bym tutaj zrobił coś takiego. No nawet jak jakiś domek, tutaj jeszcze na dachu jeszcze trzeba będzie coś tam jakiegoś fajnego. Może tutaj kilof taki wybuduje duży czy coś. No nie wiem, będziemy widzieć. Na razie powiem wam szczerze, że nie wygląda to tragicznie. Pasuje do domku, więc jest git. To trzeba będzie jeszcze kiedyś przebudować, powiem wam szczerze. Bo wygląda obecnie jak jakieś, nie wiem, więzienie z horroru. Huśka. Słuchajcie, tak jak mówiłem, pneumatik. Potrzebujemy właśnie takie elewatory, elevator base to się nazywa. Grey plastic oczywiście. No właśnie nie wiem dlaczego mi to pokazuje, kurczę, z tego, z burs plant seeds, jak tych sadzonek już nie ma. One są tylko tutaj, tak jak widzicie, przywrócone tylko po to, że jeżeli ktoś korzysta ze starego systemu. Plastic mixer. Najgorsze jest to, że właśnie że tutaj nie podaje kompletnie. Nie podaje po prostu kompletnie. W czym to zrobić? No ale dobra. Będzie potrzebny jeszcze pneumatic cylinder, coś takiego. Blue plastic. I właśnie compressed iron ingot. Ten compressed iron ingot, jak widzicie, możemy zrobić w pressure chamber, właśnie wrzucając tutaj sztabkę. Niby tak, niby nie. Ponieważ jeszcze, no pressure chamber, to sobie to trzeba będzie ogarnąć. Pressure chamber valve, ono jest, to jest taki, wiecie, składnikowy, składnikowy mod. A to jest z mechanizmu. Pressure chamber interface. Pressure chamber wall. I widzicie, tu mamy oczywiście z kompresowanego irona. Więc tak, będę potrzebować TNT, będę potrzebować iron zwykły. I redstone albo, kurde, albo zapałki. Znaczy gaz maszynę. TNT. Mam całe 13, więc to 13 powinno wystarczyć. Iron. Bo to jest najgorsze, że z jednej, tam nie wiem, jest szansa na od 10 do 30% możemy uzyskać. Więc znaczy tak, szansa, że uzyskamy. Czyli jak wrzucamy sztabkę, znaczy stack ironu, to maksymalna ilość to 30% ze sztabki. Także 30% ze 64, no nie jest to jakoś zawrotną ilością tego składnika flint. Dobra, idziemy na moje pole minowe, że tak powiem, mój poligon. Tylko właśnie teraz mnie zastanawia ten nieszczęsny plastik, jak ja mam go zrobić, ale zaraz sobie zobaczę, bo ja tutaj mam jeszcze otwartą stronkę. Blue plastic, to jest blue plastic, ale tutaj mamy grey plastic, tak. No i tutaj w sumie na... Bo właśnie tutaj się zastanawiam tak naprawdę, bo patrzę, tutaj na wiki pokazuje mi, że właśnie z tych nieszczęsnych kwiatków. Będę musiał obejrzeć jakiś poradnik na necie, taki w miarę świeży. Nie wiem, czy mi...
Zobaczymy, kurczę, no bo tak mówię, no chciałbym to sobie... Ajajajaj, zassałem. Chciałbym to sobie ogarnąć. No i dostaliśmy, jak widzicie, raz, dwa, nawet, no, powiedzmy, że 2,5 staka. Takie naciągane, wiecie. No i mamy łącznie 4 staki. No ale, tak jak mówię, no nie... I do końca teraz wiem, jak my mamy właśnie przeprowadzić ten cały plastik, bo... Elevator. No bo... Plant. Plastic plants are being removed in favor of oil. I powiedzcie mi, jak to mam zrobić właśnie, żeby utworzyć coś takiego, no bo za Chiny Lodowej, no tutaj, no tak jak mówię, no nie ma już tych sadzonek. Ich nie możemy zdobyć, nie możemy zasadzić. Oczywiście mogę to włączyć w całym tym śmiesznym po prostu konfigu, ale... To nie jest dobre rozwiązanie. Bo skoro to ma być wyłączone, no to... To po co to włączać, prawda? Dobra, tutaj sobie zrobimy taką ściągawkę. Chamber wall. Oho. Dobra. Tylko tak jak mówię, no nic mi to więcej nie mówi za bardzo. Dobra, to teraz tak. To sobie mogę powrzucać. Chamber. Chamber wall, ile tego będę potrzebować? Fajnie by było, jakby jeszcze podpisali co do czego, nie? Znaczy, my możemy oczywiście zrobić taki malutki. Ja już to kiedyś robiłem. Ale najgorzej jest, kurczę, z tymi. No właśnie, wszędzie. Wszędzie jak właśnie nawet mam, jakbyśmy chcieli czarny plastik, no to też oczywiście jedna sztuka sadzonki plastiku. Jak te sadzonki plastiku są wycofane, to jak ja mam to zrobić jeszcze? Tam. To jest właśnie dziwne. Interface chamber. A chamber wall? Aż tak. A tak się robił wall. Tak. 32 sztuki. A jest wall. Chamber window. Chamber wallowe. Potrzebujemy pressure tube. Wystarczającą. Coś my tam jeszcze potrzebujemy. Chamber wall, chamber window, chamber wall.
interfejs, ale na interfejsu. Ale czekajcie, tutaj czegoś takiego jest. Chamber Interface. A tutaj. Aha, no fajnie, że na wiki, słuchajcie, żeby to zrobić, tak tutaj mamy wykorzystać jeden chamber wall i chopper. A na wiki podaje nam tak, że potrzebujemy właśnie ten preset iron, compressed iron ingot w 6 sztukach, pneumatic cylinder w 2 sztukach i jeden chopper. Całkowicie na wiki jest inna receptura niż to, co ja mam teraz tu. Więc podejrzewam, że no faktycznie się to zmieniło. I na wiki no, po prostu jest to nie aktualne i nie wiem dlaczego jest to po prostu niezaktualizowane w zasadzie. Ale myślę, że na YouTubie ktoś mądry, człowieków, jakichś innych gadów zrobił coś takiego. Bo ja, żeby zrobić ten pneumatic cylinder na przykład, to potrzebowałbym plastiku. Niebieskiego plastiku. Puf. Dobra. Aha, nie mam chopera. Dobra. Teraz tak, z tego co wiem, to mam chyba wszystko. Nie wiem tego. Nie wiem, czy tej wall sobie muszę jeszcze dorobię. Powiedzmy, że tutaj. Nie wiem, kurczę, jakie. 4x4? Jakie mi się tu zmieści? Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, okay, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Fucking dirt. To chyba będziemy musieli troszeczkę z dwa klocki wejść, ale tak, tylko ja nie wiem, czy tutaj mi żadne kable nie idą pod tym. Ja byśmy tak chcieli. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz. Fucking. Oj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, czyli tak tutaj nie. A ba. No dobra, okej, to jest do zrobienia, powiem wam szczerze, bo Energy Conduct i zrobimy, słuchajcie, taki mek. Też jakieś kolanko. To kolanko odczepiamy na razie. Dobra. Poprowadzimy to po prostu w ten sposób, tędy. Typ. Siedzi. Tego się możemy tutaj pozbyć. Aha. Dokładnie tak. Aha. Myślę, że jak tu zrobimy i tutaj położymy, to się powinno nam tutaj podłączyć. I tak też się stało. Dobra, i wymieniliśmy tak naprawdę ten cały nasz niepotrzebny systemik. Dobra, teraz tak, tutaj w sumie TNT nie będę potrzebować, to mogę zamknąć.
Przynajmniej jedno damy do góry, nie wiem, czy tam mi... Raz, dwa, trzy, cztery. To powinno wystarczyć. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa, trzy, cztery. Mój błąd. Nie wiem, czy mi starczy wall. Ale może starczy. Dobra. Teraz pytanie, czy to w ogóle zadziała. Pressure chamber glass. Dobra. Potrzebujemy to. Na tym później kminić. To się chyba jakoś odwracało, ale dobra, zobaczymy w ogóle, czy to się podmieni. Powinno w zasadzie. Wolwę, czyli czyli że wejście. W sumie tego dużo zrobiłem, ale kto mógł temu zabroni? W sumie, bo nie, to w sumie może nawet, bo to mamy wejście, tak jak mówię, na ten. Na... Shit. Tu mamy wejście na ten. No, kurczę, jak to się zwie. Na rurę. Klas, klas. Not comprendo. Czy powinno być 6 na 6? Czy 5 na 5? Sorry. Zapewne tak. Bo tam były chyba 2 na 2, 5 na 5. Kurde, nie pamiętam tego. Autentico. Tutaj, tu w sumie się jeszcze zmieścimy. Dobra, ale tu się zmieścimy chyba, nie? Jap. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ja. Kurde, chyba będę musiał dorobić tych rzeczy. Ścian. 3. To jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, to jest trzy, cztery, pięć. Tak, żebym czuł, że mi nie wystarczy. Znaczy, o ile dobrze ja kombinuję, ale chyba, chociaż w sumie to szkło mogę tu zostać. Kur. Ach, szkło i ten. I ten co muszę jeszcze dorobić. Walls. O ile dobrze kombinuję, bo tak jak mówię, robię to z pamięci na razie do końca. Trochę mam tutaj tej podpowiedzi, ale taka podpowiedź o kandyd dupy rozbić, że tak powiem. No i nie pamiętam dokładnie, jak to się robi. Nie tak dawno, w tym sezonie to robiłem. Ale już jakiś dobry czas temu, więc... No. Teraz tak, nie wiem czy... Nie, no tutaj będzie. Tak. Okej.
Żeby to było takie wysokie? Coś mi się tu... Coś tu mi nie gra. Gdzie jest mój ten? To właśnie. Ja o jednej rzeczy zapomniałem. Wróć, co ja zrobiłem? Tak mi się właśnie wydawało, że coś to mi nie za bardzo. A przecież tutaj ma być ten. O właśnie. Czy dobrze myślałem? Ale to kurka, ogromny. Tutaj chyba będę musiał kawałeczek tej ściany chyba out. W zasadzie mogę to zrobić. I tutaj damy sobie później tego. Będziemy mieć tutaj takie zejście. No i dobra, no i tutaj będziemy musieli ten napełnić. Nie cieczą, a sprężonym powietrzem, że tak powiem. Teraz tak. Compressor. Creative compressor, to nie. Advanced air compressor. No to jest właśnie. To jest też dobre, ale Advanced air compressor. No właśnie. Takich kompresorów to bym tak potrzebował kilka, żeby napełnić. Co mi żygasz? To się zliczywało. No dobra, to mówię, to powie, tym ciśnieniem powietrza napełnić ten chamber to nie jest problem. Problem się rodzi tutaj mi tak naprawdę w miejscu, gdzie będę chciał zrobić ten plastik. Ja muszę sobie to zobaczyć na YouTubach, pewnie znajdę. Jeżeli wy możecie oczywiście, to też poszukajcie tego dla mnie i podeślijcie na fanpage na przykład. Będę mega wdzięczny. A my się cóż, widzimy w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, pa pa. Oczywiście jak wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrybujcie kanał, żeby być też na bieżąco. No i do zobaczenia.